Jak zachowuje się ukryty narcyz? Jest niesamowicie samolubny. Czasami mogą dawać ci prezenty i zachowywać się nawet uroczo i przyjaźnie. Dziwnym trafem, szczególnie w obecności obcych ludzi. Ale jeśli chodzi o ważne rzeczy, myślą tylko o sobie. Oszukują, konfabulują, insynuują. Brakuje im empatii wobec innych. I chociaż doskonale potrafią udawać, tak naprawdę dbają tylko o siebie. W ogóle nie potrafią znieść żadnej krytyki. Nie potrafią naprawdę szczerze przeprosić. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka. Zawsze się znajdzie jakieś ale. Ponieważ są rozdarci między nienawiścią do siebie, a miłością do siebie, nie rozumieją swoich emocji i nie potrafią o nich tak szczerze, po ludzku porozmawiać. Mają zaburzone poczucie dobra i zła i nie obchodzi ich to, kogo skrzywdzą, aby otrzymać to, czego pragną. Zawsze szukają szczęścia, ale ciągle nie mogą go znaleźć, ponieważ nie wiedzą, jak się uszczęśliwić. Zamiast tego próbują odebrać to innym. Są bardzo fałszywi i zachowują się jak dzieci. Są pasywno-agresywni. Bardzo często stosują tak zwane karanie ciszą. Są hipokrytami. Uwielbiają wytykać wszystkim innym wady. Co ciekawe, nie zastanawiają się dwa razy, zanim sami popełnią te same błędy. Zawsze chowają, tłumią urazę i wykorzystują ją przeciwko ludziom.